Gdy 9 lat temu nowi właściciele spółki EFA Krosno rozkręcali produkcję sprężyn gazowych, zatrudniali 80 osób. Teraz linie produkcyjne obsługuje 250 pracowników. Wytwarzają sprężyny gazowe stosowane do otwierania i podtrzymywania klap bagażników samochodowych, także w pralkach, meblach czy oknach dachowych. Zamówień jest tak dużo, że produkcja odbywa się przez całą dobę. Produkujemy blisko 3 miliony sprężyn i ponad 9 tysięcy typów sprężyn gazowych. Do końca tego roku zwiększamy moce produkcyjne dwukrotnie i będziemy w stanie produkować 6 milionów rocznie. To nowe, automatyczne linie produkcyjne zakupione za unijne dotacje, które podwoją produkcję i umożliwią likwidację uciążliwych dla pracowników nocnych zmian. Teraz jest ona zautomatyzowana, powtarzalna, a tego wymagają klienci. To jest taki minimum, taki bilet, żeby w ogóle wsiąść do tego pociągu. Jednocześnie środki unijne pozwoliły nam zainwestować bardzo mocno w laboratorium, w całe możliwości testowania produktów. Zakupiona przed laty od firmy Delphi technologia wytwarzania sprężyn gazowych została gruntownie zmodyfikowana. Dział badawczy ma na koncie własne rozwiązania i wynalazki chronione patentami. Na razie spółka EFA Krosno jest trzecim co do wielkości producentem sprężyn gazowych w Europie. Ma zamówienia m.in. od Ferrari, Fiata, Scania, Mana i Solarisa. W części zamienne zaopatruje w 90% kraj i rynki państw ościennych.